Siema, hejos. Dzisiaj lecimy nagrywać z Tomkiem do Nabora. Będzie się działo, słuchajcie, ogrywamy jego sprzęty, jeździmy jego sprzętami. Co tam się wydarzy, to po prostu nie wiem. To wszystko wyjdzie w praniu. Dobra. Chyba będzie grubo. Klaudia, ty też jedziesz? Cześć. O, kask Tomek bierze. Oj. Ja nie? Siema. Na razie. No, grubo będzie. Nara. Kurde, Tomek, będzie grubo. A gdzie idziemy? A wiesz co, kurde, ci powiem, znasz taką miejscowość jak za Bydgoszczą? To nie. Stargard? Nie, tutaj jak to było. No coś na S? A w którą stronę to wypuszczą? No tak, na trzecim. Fatki? Szatki? Kurde, zapomniałem nazwy. To my nie wiemy, gdzie idziemy? Nie wiemy jeszcze, muszę zadzwonić do Nabora. Może Osiek? Idziemy. Osiek? Nie. Ale nie. Nad Notycią, nie to nie. Nie. Szubin? Nie. Szubin nie, bo Szubin to jest blisko. Za Bydgoszcz. Jak z Bydgoszczy wyjeżdżasz tu na prawo, to jest ten Pruszcz. Nie no, powiem ci, Nabor to jest perełka. To jest perła. To jest perełka. O, trzeba uważać, bo tam już sąsiadka na ten. O kurwa. Jak? W porządku. Jedziemy do Pruszcza upalać sprzęty do Nabora. A słuchaj, powiedz, a jak tam LTZ-a sprzedana? Jeszcze nie. A kiedy klient przyjeżdża? Jeszcze na razie nie wiem. Nie wiesz. Ale jest zainteresowanie? No niby jest. Niby jest. Jeszcze raz to nagraj, bo ty niebo filmowałeś. No zobaczymy. To my, słuchajcie, lecimy. Nie mówię, że szybko, ale lecimy. Na po 13 będziemy. O ja, jak tyle tych świateł będzie, to nie wiem, czy się wyrobimy, Tomek. No nie wiem, Tomek już poddenerwowany. Nie wiem, co dzisiaj z tego wyjdzie. Pół godziny, kurde, krążyliśmy. Pół godziny, gdzie pół godziny? Ale już jesteśmy na dobrej drodze. No tutaj jest stacja, sobie w połowie drogi zrobimy, prawie połowę drogi. Zrobimy sobie przerwę małą i lecimy dalej. Ty masz pół na pół ropy, pół benzyny. Bogaty, ropa. To jeśli tak tuże, to w ogóle chodzi. Lubię do Nabora jeździć, wiecie co? Zawsze tam ciekawie jest u niego, zawsze fajne odcinki się u niego kręci. I zawsze ma fajne sprzęty. My jedziemy, kulamy się powoli. Całe 30 na godzinę. Chwila, moment i będziemy. Tak jest. Nabor, czekaj tam za nami. O. Ej, pomówię co? Ej, już dojeżdżamy powolutku. Muzyczka sobie pogrywa. Jakieś małe 3 kilometerki. Podziwiamy krajobrazy. Bunkrów nie ma, ale też jest pięknie. Tymczasem. My już dojeżdżamy. Bleku twierdzi, że zna drogę na pamięć. Droga się skończyła i to jednak nie tu. Jestem zbroniony. Piękne pola. Lasów nie ma. To chyba nie tu. Znowu pomylili drogę. My już jesteśmy u Nabora, czekamy na niego, on jeszcze w pracy, zaraz się zwolni i zaraz będzie. Ja już kask mam uszykowany, Tomek też, no i zobaczymy, co on ma za sprzęty, co nam pokaże, czym będziemy mogli się przejechać. Trzymajcie kciuki za Tomka, żeby się nie wyrżnął, nie? Bo tutaj będzie miał za zadanie
te górki opanować, ale nie wiem, czy ścigaczem, czy jakimś innym sprzętem. Tomek, tu masz tor przeszkód, dla ciebie jest. Który? Specjalnie. No te górki z gruzu i tamte, tam gdzie ten wstęp zbroniony jest, wiesz? Coś pęknie. Tu takie masz typowo hard enduro, wiesz? To dla ciebie jest, nie? Nawet takie druty tam zostawiliśmy. Pozbieramy na te łomy. No tu sam złom jest. 20 groszy. Ty, no tu pełno złomu jest. Kupa stali. Zobacz, i tu aż dotąd, tak jak te płotki są. No i tu masz, patrz. No. Jak op, no. U Nabora nic nie szkoda. On się kupi za 50 zł. Oponę. Nabor każe za sobą czekać. Kurczę, czekamy już 20 minut. 20 minut ma spóźnienia. Nawet nie, nawet bym powiedział pół godziny. Bo my się spóźniliśmy 10 minut, a on się spóźniał już pół godziny. No nie wiem, Tomek już poddenerwowany. Nie wiem, co dzisiaj z tego wyjdzie. Siema Nabor, no kurde, w końcu siema. Jesteś. Siema. Tomek, ty pierwszy raz u Nabora, nie? Pierwszy raz. Ja już chyba z czwarty, co? No, albo lepiej. Albo i więcej. Albo i więcej. A czemu kopci Nabor? Bo jest paliwo z ropą zalane. Takie rzeczy tylko u Nabora. Wiedziałeś? Nie wiedziałeś. To się zaraz dowiesz wszystkiego. Tomek, ja będę cię namawiał. O, teraz nim wyjechać stąd. O ja, teraz. Teraz jest problem. A to mobilny masz ten warsztat nawet? No. Czyli nawet jak gdzieś tam, wiesz, w Pruszczu, gdzieś na ulicy, na rondzie ktoś stanie, to mobilnie Nabor ma. Mobilnym stołem. Wszystko. Ja. I to nie jest byle co, nie? To nie jest byle co. Tu Tomek, to jest, wiesz, to jest to co kochasz, to co lubisz. Obszycie mam nowe. Zobacz, nowe oprzycie, trochę się skurzyło. No skurzyło się, bo stało. Ile to, patrz, leci, patrz, Tomek, 8 dyszek. Nowy licznik Netfoli nie odkryłem jeszcze. Patrz, zobacz, ty, jak w Raptorze. Znaczy nie, u mnie to już jest stary. Już jest porysowany. A Tomek bez plastiku. Tomek, już kasę zliczysz? Kuźwa, będzie się działo. Będzie się działo. Dobra. Papier jest do tego? No pewnie, że tak. Ubezpieczenie, wszystko ważne. Ty, stan taki jak ty kochasz, jak ty lubisz. Od co do kiedy? Ważne, od... Miesiąc temu było chyba kupowane. Tak, go spróbujemy odpalić. Próba? A nie jesteś pewny, czy to odpali? Nie wiem, bo stał teraz trochę czasu, a jeszcze ma tą ropę. Ale wydaje mi się... Aha, ropę ma. Ha, ty, takiego Tomek to jeszcze nie miałeś. Podpompujemy mu parę razy i... No, wydaje, że... ty, no na ropę to ja jeszcze nie widziałem skutera. Dawaj go na centralną stówkę. Dobra, bez odpalenia 500 i zabiorą. Nie, 700. 700 bez odpalenia. I zaraz go ładujemy. Ile paliwa? Ale Tomek, a czemu... Pełen bagiet, ale jak chciałem 200 wydać. Patrz. 500, bo w papierem pójdę. I pełen bak. Papier ma? Ale... Ty, ale zobacz, poruszałeś, a spadła ci ten. A to jest od tego, od maski. Dobra, 450 już? Nie, chyba nie. Bym coś... Dawaj, spróbuję go odpalić. Jak nie odpali 200. Czekaj. Musi odpalić. 150. Chyba, że mu plaka przykniemy. O, panie, to już to... Dobra, tam wydaje ci się. Chciałem za dużo, bym przepłacił. Kupię, ale czemu od 200 nie zacząłeś? Ty 500 powiedziałeś. Kusił mnie tym pełnym bakiem. Jak ale jaki pełny? Ropy? Przecież tu tylko dolał trochę tej benzyny. No licznik nowy, no to nie wiem ile on kosztuje, nie? Aku... No, takie? Wiesz, no, nie wygląda na aż taki stary. Nie wygląda. Patrz, tu za free masz jeszcze nakrętkę jakąś. Wiesz, no wszystko się okaże, jak ty przejedziesz się tym. Ale problem, nie ma plaka.
To jest, no to dobra, bez odpalania daje 5 dych. Ale nie, no co ty, trzeba jechać, to musi jeździć. Tak. Cicho, bo tu nabor ma, no nabor ma pomysła. Nabora, nie takie rzeczy się robiło, nie? No oczywiście. Znowu masz fajną czapeczkę. Znowu. No. Ja zawsze mam fajne czapeczki. Fajne czapeczki masz. A stacyjkę włączyłeś? Nie, ale coś zaczął już ten teges, nie? Nie, zrobił mu filtr chyba zatknę, żeby on paliwa sobie gdzieś zaciągnął. Jak on stał tyle czasu. No właśnie. O, filterek też widzę, mówkę dałeś. Taki jakiś fajny. Chyba, że spróbujemy coś tutaj wlać. Do tego, bo w ogóle paliwa chyba nie ma. No może do Biedronki po tego plaka pojedziemy. No nie wiem, właśnie mi się wydaje, że plaka nie śmiałem. No ale właśnie. Ale już szczerze nalął tej odkrycie. Jest. Żeby się nie zatarł. Nabór cały czas zasuwa przy sprzęcie. Tomek... 5 dych. Ale 5 dych. 5 dych na razie ci Tomek teraz daje. Z 5 stóp na... Ty masz jeszcze, patrz. Ty, kuźwa! Nabór! No nabór to jest... Tomek, pierwsza jazda. Co nie zmienia faktu 5 dych. Jakie? 5 stóp mówiłeś. Ale... Ja świadkiem jestem. A ty ile mówiłeś nabór? Ile chcesz za niego? 700. 700. Jak będzie poskładane, wszystko będzie gotowe, to 700 i możecie go zabierać. A taki w takim stanie? Na enduro? Nie, to już byś nie miał roboty. Nie no. Mówię ci, 700, tak albo... Ale ładnie chodzi, ty. A chodzę panie kierunki, że się miałem. Ujo. Na enduro myślisz, że to się przydadzą? Patrz, ale paliwa nie ma. Stanie. A. Tomek ubiera gaz. Kup ci jak... Myślisz, że tak odwrotnie, Tomek, ci już zakładałem kamerę. Daj ci przełożę. Ty, nabór już bramę otwiera. Ja pierdzielę. Co się będzie działo? Kurde, to jest youtuber. Wszystko normalnie ogarnia. Mówię ci. No przecież Tomek... On się zna. Tak. Czekaj, zobaczymy, czy się odpali. Zaraz zobaczymy. Mówisz, że kopci na wolnych? Kopci na wolnych? No zobacz, co się dzieje. To jest 200. Ty, to większa moc. A tu patrz, coś hej. Wam... Muszę masz coś wam pokazać. Bolszynika, ty. Poczekajcie, coś wam muszę pokazać. Ty zobacz, jaka sztuczka. Patrzcie to. 50. No kurwa. Nie ukradliby na no galerią. Czekaj, zobaczę tą kamerę twoją, czy nagrywa. Nie nagrywa. Błąd silnika jest, mapowany jest. Teraz mapa jest, gadać. Mapa jest rzucona. Tomek, pierwsza jazda. Tu zawiasy są eleganckie, ty. I alarm ma. Jaka? Na miasto. Kierunki. A słuchaj, ja... Pojechał. Ale... To frytkownica jest, czy co? Ty, on go kupi, ty. On go nie, kupi, on kocha skutery. On kocha skutery. On już się podniecił. Tak, to już jest, wiesz, to już jest pozamiatane. On już się zakochał. On już się zakochał. Jak jeszcze mu ten alarm pokazałeś, chłopie? No. Ani mógłbyś takich policyjnych założyć? No, są policyjne. No właśnie. No, no ale niech tu wróci. Ale jak... A sąsiedzi tam nie doniosą na niego? Niech sygnały włączy. Zaraz się dowiemy. Niech jedzie na koguta. Ale jak to kopci. Pełno kabelków mu wystaje, ale jedzie. Odpycha się, nie? Cześć, dyszek na początku myślałem. Ale Tomek, poczekaj, kuźwa. Co? Kurwa, poli się. Włącz mu te sygnały. To on się tu poli, a nie tak kopci. Dobra. Czekaj, bo nie włączymy, bo to je na ten. Będzie opcja.
kurwa. Uje, no ja myślałem, że tu się nam coś pali. Dobra, za... Nie, dość dobra, się pali. Nie, bo ludzie się zlecą, nie dosyć i tak tu... Tak to wygląda, jak on się pali w czasie... Leci z bestią. Myślałem, że tu nie jedzie, a to... Ale on dopiero... 6 dyszek pójdzie. Tu z górki będzie, to szybciej pójdzie, się szybciej napędzę. Tak kopcie, aby się tu chciało. Ogień. Jeszcze raz, teraz pod górka. Ciekawe, czy 7 dych pójdzie. Idę na tą mapę teraz. 50. Górki pójdzie szybciej. Odpuścimy mu tu. Z górki pójdziemy tam do końca. Zobaczymy, jak to będzie jechało z górki. Teraz tu już pójdzie. Tu już pójdzie na V-Maxie. Teraz zaczynamy. Fajny jest. Ale paliwa. Siedem dy. Ponad 7 dy. Pierdolo. Panie. Siedem dych idzie. Dawaj. Co? Dawaj. Dawaj. O. Ale... Ale... Siedem dych idzie. No widzisz? A by poszedł więcej, by mu normalnego paliwa zalać na pewno, nie? No taki trochę na starcie nie ułama, nie? Na ropy, ile szymulony ropy, ile jest taki pół na pół. Ropy. Po coś ty masz pół na pół ropy, pół benzyny. Bogaty ropa. To jeśli tak cudze, to w ogóle chodzi. Jeszcze dymek idzie. Elegancki jest. Poczekaj, daj powącham. A zrobi nam kółeczko? Ale śmierdzi to. Pa, kółeczko jeszcze raz. Tu jak te, jeszcze daj, indianie, daj kółeczko. Indianie, znaki dają. Daj kółeczko. O. No powiem ci, nabor to jest perełka. To jest perła. To jest perełka. O, o, trzeba uważać, bo tam już są siatka na ten. O kurwa. Sześć dyszek no. Pewnie miał. No, może ma więcej. Trochę się odpycha ten kliper. Ale ty, no on poważny go zjedz, bo kasę wziął, wiesz? No. No. On się napali na tego skutera. Sąsiadka chyba zadzwoniła. On chyba chce. On chce. A sąsiadka tam cały czas w tym ogródku coś opadł znowu. Tak to kierowcowy. Ja nawet nie filmuję, żeby potem nie było na mnie. Kurwa, się pojedzie. No to chłopaki, dalej, deala róbcie. Nie mam przyczep. Gdzie? No tu wejdzie do BM-ki. 150 mogę dać. Nie ma opcji. Ale jak tu wygląda tak, jakby się palił. Nabór to jest wiele. Ale to trzeba zaraz normalnego paliwa. No. Mówię, ty, pół na pół ropa. Ale a się... jak na normalnym nie będzie chciał jeździć, to i tak jest kupowanie kotoburku. A czemu bym nie chciał jeździć na tym? Nie no, oleju nie bierze chyba. No. Sygnały policyjne ma. Ma. Homologacja jest. No. Papiery są, ubezpieczenie, wszystko. No. Tomek, tak wiesz co? Jak pojedziesz na miasto u nas, i jeszcze patrz, enduro, miasto, opony, zobacz, ta przednia to tam ten, ale ta tylna, zobacz.
endurówka taka. A tylne koło jeszcze malowane nie było, przednie zawieszenie elegancko. Tak? Zobacz, jakie przednie koło masz malowane. Bo przód był cały robiony, przednie zawieszenie. Ale ty, oponę też pomalowałeś sprayem. Przypadkiem się ten. Nie, nie, bo ja z kompresora malowałem. Aha. Kulagi też odnowione. Dodatek, piaskowanie, malowanie. No mówię 150. Nie ma opcji, 150. 150 to mi samo oprzycie wyszło. No, zobacz. To dobra, oprzycie zabierz, to... Nie, to nie ma tak, ten. A to oprzycie też ręcznie robione. No, ale zobacz, na pasażera, tu patrz, tu na gumę. A to ze skóry jaguara masz... jest? Spydy jaguara. Tu masz ten, takie wiesz, wygniotkę, że no. Gdzie nie zjedziesz przy Willy. No, dokładnie. No, na Bora ty umiesz dobra. Willy na nim? 200, no. Nie próbowałem. A zrobisz? Boję się tego szatana. Po Tigerze? Ale to muszę dopić. Dasz radę. Dam radę. Ty, a części skąd kupujesz? Oczywiście, że jest z Gemoto. Aha, wiedziałem. I korzystasz z kodu rabatowego? Korzystam. O, zaje fajnie. Wszyscy korzystają. Wszyscy. Głupi by nie skorzystał. No. No właśnie już rozmawialiśmy na ten temat. Głupi by nie skorzystał 10% mniej. Tomek, patrz. Nowe siedzisko. Nowe. Nie? No to dorzucę 50. Nowy licznik. Sygnały policyjne. Ciul z plastikami. Nowe kierunkowskazy, wszystko masz nowe, nie? Dymne kierunkowskazy, opony eleganckie. Tu cały bęben, tu hamulec nowy. Gdzie on to okleił taśmą z Biedronki? Jo, no to jest oklejone, ale klosz jest nowy. No. No dobra, 5 dych dorzuca. 6,50. A słuchaj, a Tomek na sygnałach by mógł tu pojechać polną? Nie, jadę, no. Nie, bo go porysuję. Na sygnałach. Ale nie, no delikatnie będziesz jechał, bo to wiesz, policjanci wolno jeżdżą. No. No. U nas szczególnie to ten. Ale już widzę, już wszedł mi ten, tu jest coś jeszcze jakaś wada ukryta tu w śmierdzi. Nie no. Tomek, no tyle skuterów, co przeżył? No pewnie. Zobacz, 16 tysięcy przebiegu. Nie, czy 1600, ile tu jest? 16 tysięcy. To silnik do remontu. Po remoncie. No i tylko łańcuszek rozrządu był wymieniany. A tak to reszta. O Jezus! Nasi tu byli. Patrz. Olej masz. Jakoś do domu dojedziesz. Na zapalenie masz. Tak, w razie co. Marker masz. Możesz ten. Ale to jest, nie, zły, to jest gigant. To jest zły znak. Jeśli ktoś wkłada bańkę z olejem. Żeby patrz, żeby ci tablicy nie spisali. Jeśli ktoś wkłada bańkę masz... z olejem, to znaczy, że on bierze olej. Szmatę masz. Na 100%. A tu patrz, jaki gaźniczek. Zobacz. Dobra, za gaźnik dorzucę 50. To jest jeszcze chyba żarówki zapasowe. No, no jak, ty. Do migaczy. To znaczy, że coś jest w instalacji. Blacha, patrz. Bez świeca jaka. Jest blacha? Nie złapaliby mnie. Jest blacha. Jak są żarówki, to znaczy, że coś jest z instalacją, bo je pali. Dobra, Tomek, to co? Ty jedziesz na sygnałach tam, ja odpalam drona. Ale już tu nie wrócę. No jak ci policja złapie? Co on popsuł? Co się stało? Co zgubiłeś? Jakieś śrubki ci wypadają, Bóg wie skąd. Kurwa, policja. Nie żartuj. Dzień dobry, panowie. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.